Tajemnica cierpienia jest tajemnicą odkupienia. Pan Bóg przychodzi do nas poprzez tajemnicę krzyża. Dziś, w Światowy Dzień Chorego, jako papieskie dzieła misyjne dziękujemy tym, którzy ofiarowują swoje cierpienie, samotność i starość w intencji misji. W statutach papieskich dzieł misyjnych, w mowie o dziele rozkrzewienia wiary, jest bardzo mocno powiedziane, że modlitwa i cierpienie ofiarowane w intencji ewangelizacji jest drogą papieskich dzieł misyjnych. Dziękujemy za tysiące ludzi, którzy w swoich domach, w domach opieki, ze swoimi bliskimi, przeżywając tajemnicę cierpienia, łączą ją z tajemnicą ewangelizacji. Przy swoich łóżkach, w swoich domach jesteście prawdziwymi misjonarzami. Niech Pan Bóg przyjmie waszą ofiarę cierpienia, a owocem waszej ofiary niech będzie mocniejszy duch ewangelizacji i oddania się misjom.